Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym top 5 aplikacji na Androida na luty 2014. Wiem, że mamy już prawie połowę marca, ale po prostu no wcześniej nie dałem rady po prostu zrobić tego top 5, ale na szczęście na luty udało mi się po prostu w końcu zrobić ten odcinek, tak więc 5 aplikacji przed nami. Przejdźmy do rzeczy. I pierwszą aplikacją jest aplikacja Sliding Explorer, która jest, jak sama nazwa chyba wskazuje, jest po prostu menadżerem plików, bardzo prostym i bardzo estetycznym według mnie. Tutaj możemy sobie właśnie z prawej strony wysunąć pasek, na którym mamy do wyboru właśnie foldery, SD card i file system. No tak to po prostu wygląda. Sama aplikacja oferuje bodajże 3 motywy. Mamy motyw jasny, ciemny, który mam teraz zastosowany, i klasyczny, który jest połączeniem właśnie takiego koloru niebieskiego i białego. Ustawienia są bardzo proste, niezbyt skomplikowane. Mamy tutaj po prostu parę prostych opcji. No oczywiście każdy folder możemy sobie dowolnie zaznaczać, usuwać i tak dalej. Tutaj tym plusikiem dodajemy sobie folder lub plik. Więc myślę, że to było chyba na tyle o tej aplikacji. Jest ona bardzo prosta, ale bardzo użyteczna, więc jak najbardziej Wam ją polecam, tym bardziej, że jest dostępna za darmo. Dobra, kolejną aplikacją jest Talon. Tak, wiem, kolejny klient Twittera na Androida, przepraszam Was. No po prostu najbardziej przypadł mi do gustu pod względem wyglądu ze wszystkich, jakie miałem, ponieważ wygląda bardzo fajnie. I z takiej ciekawostki, w Google Play mamy dostępne osobne motywy od innych deweloperów. Jest ich naprawdę całkiem sporo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Niestety większość jest płatna, ale uważam, że są warte swojej ceny oczywiście. No i jak zwykle z prawej strony mamy wysuwany pasek. I mamy tutaj podział na tweety, interakcje, wiadomości i tak dalej. Możemy sobie otworzyć na przykład nasz profil, który jest według mnie całkiem fajnie zaprezentowany właśnie w tej aplikacji. Oczywiście odświeżanie odbywa się przez przeciągnięcie palcem w dół. Nic bardziej prostszego. Mamy oczywiście wyszukiwanie. Możemy dodać nowego tweeta. Tutaj możemy dodać załączniki. Możemy przesuwać się pomiędzy kartami oczywiście za pomocą gestu. No i co ciekawe, ustawienia są dość rozbudowane. I sama aplikacja posiada w sobie powiadomienia push. Niestety one działają sobie jak chcą. Czyli raz działają, raz nie działają po prostu. W większości sytuacji niestety nie działają, ale jak już działają, jest naprawdę całkiem fajnie to zaprezentowane. Więc jak możecie teraz właśnie zobaczyć, ustawienia są całkiem rozbudowane. Jest tu naprawdę masa różnego typu opcji, więc każdy, myślę, skonfiguruje sobie tą aplikację dla siebie. Aplikacja jest dostępna w Google Play za nieco ponad 6 zł. Dobra, kolejną aplikacją jest aplikacja Notes Reborn. I jak sama nazwa oczywiście wskazuje, aplikacja służy do notatek. Jest ona bardzo, bardzo prosta również. I niedawno wyszła właśnie z fazy beta. Tutaj z prawej strony mamy znowu wysuwany pasek. Jest podzielony na kilka kart. Jak na przykład Notepads, Quick Notes, Shopping Cart. Mamy oczywiście ustawienia. I tutaj mamy naprawdę bardzo proste opcje, jak na przykład czy klawiatura ma być od razu włączana z momentem właśnie włączenia tej aplikacji. Notatki dodajemy w bardzo prosty sposób, więc jest to dość proste. Usuwanie również, możemy sobie takim gestem usunąć. Szczerze, aplikacja według mnie jest dość mocno wzorowana właśnie na Google Keep i jedyną jej wadą według mnie jest to, że nie łączy się z żadnym kontem, gdzie te notatki są zazwyczaj umieszczane, więc no to jest naprawdę spory minus i mam nadzieję, że deweloper postara się wprowadzić właśnie jakieś konta, które będziemy mogli sobie dodać, gdzie będą nam się właśnie te notatki zsynchronizować. Dobra, kolejną, już czwartą aplikacją jest aplikacja Evolve SMS, chyba tak się to powinno wymawiać. I jest to aplikacja po prostu
służąca do SMS-ów, bo jak wiemy w Androidzie KitKat, Google zrezygnowało w ogóle z aplikacji do obsługi SMS-ów i wszystko pojawiało się w Hangouts. Niektórym osobom po prostu Hangouts się nie podoba albo nie pasuje im tam po prostu, że wyświetlają się tam SMS-y. Więc dużo deweloperów zaczęło właśnie robić różnego typu aplikacje do SMS-ów i aplikacja Evolve SMS jak najbardziej mi przypadła do gustu. Jest ona wykonana przez to samo studio deweloperskie co Talon, więc no, mamy tutaj również te motywy w Google Play, możemy też sobie dodatkowe właśnie motywy pobierać. I tak samo jak w Talonie, mamy tutaj dość rozbudowane ustawienia, więc również każdy powinien sobie skonfigurować dla siebie tą aplikację bez najmniejszego problemu. No, ogólnie aplikacja działa jak należy, więc tutaj nie ma nic specjalnego. Tutaj możemy sobie załączniki dodawać. No, więc myślę, że to było chyba na tyle o tej aplikacji. Jak najbardziej Wam ją polecam. Jest darmowa, bo Talon był płatny, ta jest dostępna za darmo. I ostatnią aplikacją, jaką Wam dzisiaj pokażę, jest menadżer urządzeń. Wiem, pewnie się zastanawiacie, co robi w ogóle aplikacja od Google w tym zestawieniu, ale uważam, że ona jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna i bardzo, bardzo pomocna. Zacznijmy od tego, że służy ona do zarządzania naszymi urządzeniami, tabletami czy smartfonami i może nam właśnie zlokalizować nasze urządzenie. Jak widzicie, ja teraz zlokalizowałem sobie mojego Nexusa 7. Wyświetla się nam to wszystko na mapie. Możemy powiększać oczywiście multitouchem, dzięki czemu możemy dokładnie zobaczyć, w którym miejscu na jakiejś ulicy po prostu znajduje się nasze urządzenie w przypadku zgubienia. I mamy kilka opcji. Możemy sobie włączyć dzwonek urządzenia, czyli jeśli nam się gdzieś po prostu zagubi telefon w domu, po prostu możemy sobie bezpośrednio włączyć dzwonek i go odnaleźć. Możemy zablokować urządzenie, czyli wpisując po prostu hasło i wiadomość dla złodzieja, można tak powiedzieć. I możemy sobie też zdalnie wyczyścić zupełnie pamięć ze wszelkich aplikacji i naszych danych, więc w przypadku właśnie kradzieży jest to bardzo, bardzo przydatna aplikacja. Dobra, myślę, że to było chyba na tyle w tym top 5. Mam nadzieję, że aplikacje przypadną Wam do gustu. Tak więc ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć!